Sebastian, jesteśmy po konkursie naszym, czyli dziennikarskim. To jest konkurs, który już jest kilka lat trwa na tym festiwalu. Dokładnie, w czasie festiwalu Biurofilia dziennikarze wybierają najlepsze piwo rzemieślnicze. W tym roku było to 23 browary, przedstawiły swoje piwa. No zobaczymy, były totalne klapy, ale były też naprawdę wyjątkowe piwa. Wierzymy, że tak jak w tym roku będzie to naprawdę wyjątkowe piwo, które zostanie najlepszym piwem dziennikarskim. Festiwal Biurofilia w Żywcu w Arcyksiężycy Browarzy już 15 lat tutaj się spotykamy co roku. Od 3 lat robimy w Brackim Browarze Zamkowym robimy piwo, które się nazywa Grand Champion. To jest najlepsze piwo roku. Oznaczamy najlepszego piwowara domowego, a następnie pozwalamy mu to samo piwo uważać nie metodą domową, nie 20 litrów, tylko metodą przemysłową w skali 4-5 tysięcy razy większej w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie pod nadzorem naszego piwowara Dominika Szczodrego. To piwo później mogą spróbować wszyscy Polacy, bo to piwo dystrybuujemy później w całej Polsce, we wszystkich sklepach Alma, w piwiarniach Warki, w sklepach z piwem i 6 grudnia to piwo dokładnie trafi na polski rynek do wszystkich piwnych koneserów. Festiwal Biurofilia jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie spotyka się cały świat piwny. To jest piwowarzy domowi, piwowarzy rzemieślniczy, duże firmy piwowarskie i właśnie kolekcjonerzy akcesoriów piwnych, kapsli, butelek, etykiet, puszek, wszystkiego, co jest związane z piwem. To jest jedyne takie miejsce. Na 2 dni w Żywcu przestajemy się być takimi ludźmi, którzy robią swoje piwa w różnych kategoriach, a stajemy się po prostu miłośnikami piwa. W tym dniu, na 2 dni, zawsze w trzecim tygodniu w Żywcu, w trzecim tygodniu czerwca, spotyka się około 4-5 tysięcy ludzi. Przyjeżdżają tutaj z całej Polski, z Elbląga, ze Szczecina, ale również z całej Europy, z Wielkiej Brytanii, z Rumunii, z Niemiec, z Czech, z Litwy, z Łotwy. Że naprawdę jest to wyjątkowe święto, nie tylko w Polsce, nie tylko na skalę polską, ale nawet europejską. No tu się można w czasie festiwalu Biurofilia dowiedzieć wszystkiego o piwie. Pokazujemy, jak się waży piwo metodą domową, jakie są różne gatunki piwa. Można w tym miejscu wypić najwięcej piw w jednym miejscu. Nawet nie wypić, tylko zdegustować, bo namawiamy do tego, żeby piwo pić w takich właśnie kufelkach o pojemności 100 ml, żeby wypić, żeby spróbować tych piw jak najwięcej, czyli wypić ich jak najmniej pojemności. Tych piw jest naprawdę 400. Do Żywca na 2 dni zjeżdżają największe piwa świata. Tutaj w hołdzie tym naszemu wspaniałemu browarowi, temu piwu, który tu się waży, zjeżdżają najlepsze piwa na świecie i można tu ich wszystkich spróbować. To jest Żywiec jest jedynym miejscem, gdzie można tych piw w tak wielkiej ilości spróbować.